Pierwsza zasada: nie przyjmujcie żadnych twierdzeń z Biblii, z Kościoła czy od kogokolwiek, łącznie ze mną, lektorem. Nie traktujcie tego jako prawdy, jeśli nie odnajdujecie Boga czy też żywej prawdy w tym, co jest mówione. Ja mówię Wam o tym, czego doświadczyłem, i proszę, byście nie akceptowali moich słów bez zakwestionowania ich wewnątrz Was. Głupie jest zgadzać się na coś tylko dlatego, że Kościół to mówi, albo że czytaliście o tym w Biblii. Albo że słyszeliście to od Neville'a. musicie podążać za myślą, swoim nieustannym kwestionowaniem. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ pośród Ducha Świata jest wiele miast Babel, tam gdzie nie ma dwóch, którzy mówiliby tym samym językiem. Ktoś może powiedzieć ci, byś przestał jeść mięso, a ktoś inny powie ci coś kompletnie innego. O tym mówiono nam w jedenastym rozdziale Księgi Rodzaju. Nie mówię o tych językach, którymi dzisiaj posługują się ludzie na świecie. Możemy poradzić sobie z tym poprzez tłumaczenie, ale jeśli ktoś mówi ci to jest droga, a ktoś inny nie, to jest droga i oni nie zgadzają się, to jesteś w Babelu, w mieście zamętu na duchowej ścieżce. Więc dziś chcę powiedzieć Wam o pierwszej zasadzie, do której zawsze możecie się zwrócić, mając wątpliwości. Pierwszą zasadą jest uspokój się. I wiedz, że jestem, jest Bogiem. Nieważne, co się dzieje na zewnątrz, wróć do pierwszej zasady. Zacznij od uspokojenia się, a potem oświadcz: Jestem Bogiem. Spytaj Siebie, czy to prawda? Nigdy nie dowiesz się, że to prawda, o ile wcześniej tego nie sprawdzisz. Popatrzmy na jakieś oświadczenia o jestem w piśmie. Jestem zmartwychwstaniem, jestem życiem, jestem drogą, jestem prawdą. Czy te deklaracje są prawdziwe? Tak. Uspokajam się i wiem, że każda ta wypowiedź jest prawdą. Wiem to przez doświadczenie. Będąc człowiekiem, chcę różnych rzeczy w świecie Cezara i niewątpliwie ty tak samo. Chciałem odbyć podróż, na którą nie było mnie stać, a jednak udało mi się przebyć ponad 5000 mil dzięki temu, że byłem spokojny i mówiłem do siebie. Moja świadomość jest Bogiem i wszystkie rzeczy są możliwe dla Niego. I to, co sobie wyobrażam, to nastąpi. I potem zacząłem sobie wyobrażać, że płynąłem statkiem w stronę Barbados. Pozostałem wierny temu Aktowi, gdy nagle po 12 latach dostałem list od mojej rodziny, w którym napisali mi, że pokryją wszystkie moje wydatki, jeśli chciałbym przybyć na święta do domu, a więc dowiodłem temu. Potem próbowałem ponownie i ponownie i im więcej próbowałem, tym więcej rozumiałem to polecenie z Biblii. Bóg naprawdę jest moją cudowną świadomością, bo nauczyłem się być spokojny i wiedzieć, że jestem Bogiem. Nie mogłem dowieść innym, fantastycznym oświadczeniom o jestem przez robienie tego samego. Musiałem poczekać i pewnego dnia dowiodłem, że jestem życiem. Tamtej nocy podążyłem duchem w środowisko, o którym intuicyjnie wiedziałem, że mimo, że wydaje się być niezależnym od mojej percepcji, to jeśli zatrzymam to uczucie wewnątrz siebie, to wszystko się zatrzyma. Zrobiłem to i dowiodłem, że nie tylko te ożywione, ale też nieożywione przedmioty przestały się ruszać. Spadające liście zatrzymały się w miejscu, a źdźbła trawy przestały rosnąć. Ptak w locie. Kolacja tak samo, jak i kelnerka. Wszystko to zatrzymało się, kiedy wstrzymałem to uczucie wewnątrz siebie. Wtedy poznałem prawdę tego oświadczenia jestem życiem. Po udowodnieniu sobie, że jestem życiem dla stanu, zacząłem dociekać oświadczenia jestem zmartwychwstaniem. I pewnego dnia Poczułem, że z martwych wstałem w mojej własnej czaszce. Dowiodłem, że jestem ojcem. Gdy mój syn przyszedł do mnie w duchu i nazwał mnie ojcem, odkryłem to, że jestem tym, który się poświęcił, wiedząc, że jestem ojcem. Moje duchowe ciało rozpołowiło się od góry do dołu. Potem odkryłem, że jestem tym, na kogo stąpił duch święty, stępujący w cielesnej formie gołębicy. Wiem, że te rzeczy są prawdą dzięki doświadczeniu ich. W związku z tym mówię o tym z pewnością, ale powiem każdemu, bez względu, czy słyszycie to ode mnie, w Kościele, czy z Biblii, dopytuj siebie nieustannie, zanim nie znajdziesz życiodajnej prawdy w tym, co zostało powiedziane. Przyjmij te słowa, ale wróć do pierwszej zasady i zadaj te wieczne pytania jedynemu, który potrafi na nie odpowiedzieć, twojemu cudownemu jestestwu. Zrelaksuj się, uspokój i zapytaj siebie mówiąc, czy naprawdę jesteś Bogiem? Zapytaj, tak jakby was było dwóch. Jeśli jesteś Bogiem i możesz zrobić wszelkie rzeczy, udowodnij to i spełnij moje pragnienie, tak bym poczuł obecność tego teraz. Zobacz, czy dowiedzie siebie przez ten czyn, a gdy to zrobi, zrób to ponownie. Pytaj dalej, a gdy on dowiedzie siebie tu, na tym poziomie, pozwól nadejść rzeczom, które nie mogą być poddane próbie, bo tak będzie. Biblia uczy nas o Chrystusie w nas i o tym, że my jesteśmy w Chrystusie. Powierzchownie to może wydawać się tą samą rzeczą, ale jest tutaj różnica. Chrystus w nas jest nadzieją chwały, uniwersalnym założeniem, bo Chrystus założył w sobie ciało każdego dziecka narodzonego z kobiety. Ale gdy jesteś w Chrystusie, wtedy jesteś już nowym stworzeniem. Chrystus w tobie nie czyni ciebie nowym. Chrystus w tobie jest twoim życiem, bo w nim jest życie. Jego życie to twoja świadomość wiary. Ale będąc w Chrystusie, jesteś wzywany i wcielany w ciało zmartwychwstałego Pana. I ponieważ Chrystus jest w tobie, to jesteś synem Boga. Ale gdy jesteś powołany, wezwany przed oblicze zmartwychwstałego Pana i włączony w jego ciało, wtedy jesteś Chrystusem. I to zmienia wszystko w tym świecie, bo odtąd pismo zaczyna wypełniać się w tobie. Jeśli będziesz poddawać w wątpliwość wszystko, co słyszysz, z jakiejkolwiek mównicy, od jakiegokolwiek lektora czy z Biblii, to znajdziesz Boga, albo też życiodajną prawdę w tym, co słyszysz lub czytasz. Mam nadzieję, że mi wierzysz, ale nawet jeśli, to kwestionuj wszystko, co ci mówię. Nie wątp we mnie, czy w jakiegoś księdza, czy w rabina, tylko zwróć się do pierwszej zasady, powtarzając sobie: bądź spokojny i wiedz, że jestem Bogiem. Słyszałem dziś tą wypowiedź. I czy to jest prawda? Mimo, że trudno w to uwierzyć, to żyjemy w niezwykłym świecie cieni. W zeszły czwartek rano, wracając na powierzchnię, widziałem w szczegółach zakończenie wyścigu potrójnej korony na Belmont. I to był czwartek, a wyścig miał się odbyć w sobotę, ale widziałem finisz tak dokładnie, że gdybym miał milion dolarów, bez wahania postawiłbym na tego, o którym wiedziałem, że wygra. Faktycznie wiedziałem, że ten wyścig nie mógłby się odwrócić. To było utworzone i skończone. A potem spytałem siebie: Czymże jest ten świat, jeśli nie szkołą kształcenia w mroku? Człowiek myśli, że w jakiś dziwny sposób naprawi ten świat, ale to jest klasa szkolna i pozostanie tylko tym. Królestwo Niebieskie nie jest zainteresowane naprawianiem tego świata. Zależy mu tylko na zabieraniu ludzi z tego świata. Ściągają ich w siebie. Do zupełnie innego świata. Ale możemy zmienić wydarzenia, które występują w tej klasie, dzięki korekcie. Ja nie chciałem robić korekty tego wyścigu. Mogłem to zrobić, i to, co było całkowicie skończone do ostatniego detalu, zmieniłoby się. W piśmie słowo pokutować oznacza dokonać radykalnej zmiany w myśleniu. Jutro rano, gdy będziecie wracać tu na powierzchnię, zwróćcie uwagę na to, co wtedy widzicie, utrwalając to. Bo obserwujecie to, co będzie miało miejsce jutro albo w następnym tygodniu w tym świecie cieni. Jeśli nie podoba Wam się to, co widzicie, to zmieńcie to. Nie róbcie tego, co zazwyczaj wyskakując z łóżka i myjąc twarz, zamykając się w tym świecie cieni, tylko poczekajcie chwilę i popatrzcie na swoją przyszłość. Pewnego dnia odkryjesz, że to Ty jesteś życiem świata i że wszystko, co wydaje się niezmienne i niezależne od Twojej percepcji, jest w Tobie. Dowiesz się, że świat odzwierciedla Twoje myśli. To wszystko jest cieniem, a Ty jesteś jego życiem. Zrozumiesz wtedy, że cała ta aktywność nie jest gdzieś tam, tylko jest ona w Tobie. I zatrzymasz to, a potem puścisz w ruch ponownie i to wszystko z wewnątrz siebie. I gdy czytasz: W nim było życie, a Jego życie było światłem człowieka, wiesz, że to prawda. Bóg jest w Tobie, a mimo to nie znasz go. Ale gdy zaczyna się poruszać w Tobie jako Ty powiesz, jestem prawdą, drogą i życiem, i poza mną nie ma innego. Potem przyjdzie taka chwila w czasie, gdy poznasz prawdę deklaracji z 11 rozdziału Jana jestem z martwych wstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze. Wiedząc, że jesteś życiem, z martwych wstaniesz, by nigdy już nie umrzeć, ale wciąż nie będziesz wiedzieć, że to ty jesteś tym, o którym aniołowie mówili, gdy powiedzieli pasterzom o tym, że znajdą niemowlę zawnięte w powijaki, zanim sam nie weźmiesz na ręce tego znaku. Dawid, syn Boga, stanie przed tobą, nazywając ciebie swoim ojcem. Twoje duchowe ciało rozdzieli się na pół z góry do dołu. Wtedy będziesz wiedzieć, że to Ty jesteś tym, który się poświęcił, i wreszcie dowiesz się, że jesteś tym, na kogo wstępuje Duch Święty w formie gołębicy. Wtedy również odnajdziesz prawdę. Wiem, że Pismo Święte jest prawdą, ponieważ kwestionowałem to. Zacząłem dociekać działania prawa, ponieważ byłem czymś zainteresowany. Nie mając pieniędzy, chciałem odbyć podróż i udało mi się to. Potem zacząłem mówić o tym innym i chciałem, by podjęli taką samą próbę opartą na tej zasadzie. Po tym, jak tego dowiedli. Mówili o tym innym. Zachęcam cię, byś podjął próbę prawdziwości na tym poziomie. By sprawiło to, żebyś miał wiarę w to, że ta prawda jest również prawdą na wyższych poziomach twojej istoty. Sprawdzaj prawo odnośnie czystego świata i przyjmij obietnicę Boga przez wiarę opartą o to, co udowodniłeś stosując prawo. Wiesz, czego chcesz? Doradzę Ci prosty sposób, by to osiągnąć. Po prostu uchwyć to uczucie, że już to masz i podtrzymuj to uczucie. Trwaj w odczuwaniu radości ze spełnienia tego. W swojej wyobraźni mów przyjaciołom te dobre wieści. Usłysz, jak gratulują Ci, a potem pozwól, by ci, którzy słyszeli, Twoi przyjaciele, poczuli Twoją radość, że to Ci się przydarzyło. Wnieś to do swojego świata, bo On który może wszystko zrobić, jest Twoją cudowną świadomością istnienia, Twoim własnym ja. To jest Bóg. Sprawdź Boga, bo On Cię nie zawiedzie. Potem, gdy On sprawdzi się w działaniu, powiedz o tym przyjacielowi. I dalej mów innym, gdy ćwiczysz się w tym prawie. I żyj, wiedząc o tym, że wszystkie inne deklaracje o ja jestem dotyczą Ciebie. Dowiedz tego w świecie cieni i dowiedziesz czegoś innego w świecie rzeczywistości. Twoja świadomość istnienia jest prawdziwą, wieczną rzeczywistością. Żyjąc w świecie cieni, ogłaszając swoją świadomość Ja jestem, głosisz wieczną prawdę. Ty mówisz Jestem z martwych wstaniem. To jest wieczna prawda. Jestem życiem i to też jest wieczna prawda, tak samo jak Jestem drogą. Wszystkie te śmiałe zapewnienia wypływające z poprzedzającego je Jestem są wiecznymi prawdami. Więc nie słuchaj nikogo, kto krzyczy do ciebie ze swoich wiesz babel i mówi ci o innej drodze, nie ma innej drogi. Nie musisz rezygnować z mięsa i jeść tylko ryby w piątek po to, by kroczyć tą drogą. Bo droga, która jest powodem całego życia, jest w Tobie. Wierz w swoją świadomość siebie, jestem, bo nie ma innego Boga. W pierwszym liście do Tymoteusza powiedziano nam, że Bóg pragnie, by każdy człowiek został zbawiony. Jeśli jest to pragnienie Boga, a Bóg jest w każdym człowieku, no to Bóg zbawia sam siebie. Wiem, że to jest prawdą, bo udowodniłem sobie, że jestem Bogiem. Wiem, że jestem życiem, zmartwychwstaniem i Bogiem Ojcem, a mimo to w żaden sposób nie różnię się od innych. Dzieliłem z wami moje doświadczenia w nadziei, że przetestujecie moje słowa i dowiedziecie im przez ten test. Nieustannie przepytuj sam siebie. Nie idź do księdza, by pytać ich, czy ja mówię prawdę, bo to jest Babel, wykrzykujący swoje wierzenia, tak jak i rabin. Nie chodź do nikogo, zwróć się do swojego wnętrza i zastosuj pierwszą zasadę przez uspokojenie się i oświadczenie jestem Bogiem. 46 psalm to doprawdy piękny psalm. Słyszałem żart na jego temat, że 26 słowo i 46 słowo tworzą nazwisko Szekspir, który niby go napisał. W XVI wieku Rufus przyznał, że ten psalm zainspirował go do napisania pięknego hymnu, który porusza wszystkich, którzy go słuchają. A ty i ja wiemy, że jest to niesamowity psalm. I w jego dziesiątym wersie jest powiedziane: Bądź spokojny i wiedz, że jestem Bogiem. Gdy dziś będziesz się kładł spać, powiedz: Jestem i dodaj jakiekolwiek warunki, jakie chciałbyś dodać do tego: Jestem, i uwierz w to. Rozmawiaj ze swoją wyobraźnią, tak jakbyś rozmawiał z Bogiem, który stworzył i podtrzymuje wszechświat, bo ty nim jesteś. Gdy wyobrażasz sobie cokolwiek, spytaj siebie, kto to sobie wyobraża, i odpowiesz: Ja, to jest imię Boga na wieki wieków. Twórz wyobrażenia i zasypiaj podczas wyobrażania. Wiesz, że wszystkie rzeczy są możliwe dla twojego cudownego ludzkiego jestestwa. Sprawdź siebie. Nie musisz wcale klękać na kolana i modlić się do kogokolwiek na zewnątrz. Nie musisz padać krzyżem przed jakąś ikoną, bo Pan jest Twoją cudowną ludzką wyobraźnią, Twoją świadomością, Twoim cudownym jestestwem. Nic nigdy nie przestaje istnieć, bo Bóg, Twoja świadomość, stworzył to z miłością. W czasie obecnym Chrystus jest w Tobie i tworzy z Ciebie Syna Boga. Ale pewnego dnia pismo odsłoni się w Tobie i będziesz wtedy Chrystusem, wiedząc, że jesteś Bogiem Ojcem. Nie sądź niczego po pozorach. Ja dowiodłem, że Biblia jest prawdą, ale ty dowiedz tego sobie samemu. Spytaj siebie, co znaczą te oświadczenia: Jestem zmartwychwstaniem, jestem życiem, jestem prawdą, jestem drogą. Przepytuj sam siebie i odkryjesz, że odpowiedzi ujawnią się w tobie. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza mamy historię o dziesięciu pannach. Pięć, nie mając oliwy, usłyszały od tych, co miały, że one nie podzielą się z nimi, żeby same ją zdobyły. Spytaj siebie Czemu te panny nie dały tym, które potrzebowały? A zrozumiesz, że pierwszeństwo miało nadejście oblubieńca, który jest panem. Myślisz, że jest limit w tym, co możesz dać, ale gdy jesteś w Unii z prawdziwym oblubieńcem, który cały jest miłością, nie masz żadnych limitów, bo wszystko jest możliwe dla Ciebie. W Ewangelii wspomina się o rozwiązłym pokoleniu. Wiesz, kim oni są? To są ci, którzy odwrócili się od prawdy, bo ty odwracasz się od prawdy i odwracasz się od Pana. Wszyscy, którzy słyszeli tę prawdę, a mimo to wciąż spoglądali na zewnętrzne przyczyny, a nie do swego wnętrza, popełniają cudzołóstwo, odwracając się od swego małżonka, którego imię to jestem. O to tutaj chodzi". Jeśli oglądaliście wyścig ostatniej nocy, to słyszeliście tych wszystkich mądrych ludzi mówiących, jak to powinno się potoczyć. A mimo to ten wyścig był doskonały. Nikt z tych ludzi nie mógł zrobić nic innego, niż to, co wtedy zrobił. Mogłem im o tym powiedzieć. Ale kto by wysłuchał kogoś, kto nawet nie umie jeździć na koniu? Niech on sam jakiegoś wytrenuje. Znając wcześniej bieg wyścigu, nie mogłem się nim emocjonować, gdy oglądałem go w telewizji, bo wiedziałem dokładnie, kto wygra. Wtedy też uświadomiłem sobie, że gdyby każdy znał koniec, to nie byłoby żadnego podekscytowania. Żyjemy w cudownym świecie, myśląc, że zmienimy jakieś rzeczy, ale nic nie może być zmienione z wewnątrz, to może być tylko zmieniane z wewnątrz. Nie miałem potrzeby zmieniać tego wyścigu, więc widziałem go tak, jak on miał wyglądać. Chyba, że ktoś znający prawo zmieniłby go z wewnątrz. Proszę cię, byś stosował prawo, zmieniając pozornie nieuchronne zakończenia od wewnątrz. Mówię ci prawdę, która jest oparta na moich własnych doświadczeniach. Twoja świadomość jestem, jest Bogiem, tym, który z martwych wstanie w tobie. To On jest życiem Twojego fizycznego ciała życiem Taku na niebie, czy też liścia na drzewie. Pewnego dnia poczujesz wibrację w sobie i będziesz wiedzieć, że jeśli wstrzymasz wszystko, co postrzegasz, to to umrze, a jednak to nie zanika. To się nie rozpada, ale pozostaje zatrzymane w czasie i przestrzeni na wieczność, bo to samo nie ma życia. Ty, będący życiem, ożywiasz to i potem uwolnisz tą wibrację, i wszystko znowu zacznie się poruszać. W czwartym rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy o deklaracji złożonej w 61 rozdziale Księgi Izajasza. Duch Pana spoczywa na mnie. I wiem, że ta deklaracja to prawda, ale proszę cię, byś nie przyjmował moich doświadczeń, lecz kwestionował je, wypytując tego, który może dać Ci wszystkie odpowiedzi. I on to zrobi, gdy odczuje sam siebie w Tobie. A potem on ujawni się w tobie w pierwszej osobie w czasie teraźniejszym. Wszyscy będą mieli te doświadczenia, ale nie wiem, kiedy to będzie. Niech nikt ci nie wmówi, ile musisz czekać dni i miesięcy, lat, czy żyć, by to nadeszło. Wezwij to już teraz. Ja doświadczyłem pisma. Weź moje słowa i każ sobie dowieść ich już teraz. A potem pozwól, by on ukazał się w tobie. I gdy to się stanie, ten świat. Straci dla ciebie swoją wartość. Zaczniesz się zastanawiać, o co w ogóle toczą się te walki? Po co ktokolwiek miałby walczyć z cieniami? Ale nie krytykuj tego. Jeśli ten, kto ma miliard, chce dwa, tak aby stać się potem najbogatszym głupkiem w grobie, módl się za niego, zwracając się do jedynej istoty, która może odpowiedzieć na tą modlitwę. A tą istotą jest Twoja cudowna ludzka wyobraźnia. I nie zmagaj się czyniąc to. Spytaj sam siebie, kto słucha tych dobrych wieści, które właśnie usłyszałeś, i odpowiesz: Ja. I to jest Bóg. To jest istota, która słyszy tą prośbę. I teraz spełni ją i pozwól, by to się stało. Bóg słyszy to, gdy Ty to słyszysz, ponieważ Bóg jest Twoją cudowną świadomością własnego ja. I pamiętaj, wszystko, o co poprosisz w imię Ojca zostanie Ci dane. A imię Twojego Ojca to ja jestem.